Cześć, witajcie. Dzisiaj taki troszeczkę inny temat. Podróże, tak naprawdę. Bo temat tyczy głównie podróży. No i zahacza oczywiście o telefony satelitarne. Przy czym nie mówimy tu wyłącznie o telefonach satelitarnych takich typu Turaya czy Iridium, bo ich posiadacze akurat to jest dosyć zamknięty krąg. Tak, oni wiedzą, co mają raczej. Wiedzą, tak? Co mają, wiedzą, jak z tego korzystać, ale teraz łączność satelitarna trafia do zwykłych konsumenckich smartfonów. Tak, są telefony, które nosimy w kieszeni wszyscy. Tak, które mają opcję telefonu satelitarnego i często ludzie mają taki telefon i nawet nie do końca ogarniają, że on ma tą satelitarny, bo tam może i nawet kiedyś wyczytał, ale zapomniał, nie używa tego. No, tego używamy bardzo rzadko i w zasadzie wyłącznie w sytuacjach awaryjnych, abyśmy nigdy nie musieli naturalnie, natomiast... Wiesz, a czasami ktoś kupił telefon, bo mu się podobało, że akurat miał satelitarny, to nie był czynnik, dla którego to kupował i więc po prostu... No, szczególnie, że... Ale, a telefon ma, nie? Może to dotyczy, dajmy na to, bardzo popularnego telefonu na i. No. No. I teraz tak. I tu się zaczyna ciekawie. Bo są kraje, w których posiadanie telefonu satelitarnego jest albo wprost w ogóle zakazane, zabronione, albo jest obłożone pewnymi restrykcjami, że tam trzeba zgłosić, zarejestrować, tam jakieś i w ogóle... Nie mówimy tu tylko o Korei Północnej, bo nie, to jest ale przypadek na przykład, oczywisty. Ale na przykład Indie. Właśnie. No. Dosyć popularny jednak wśród turystów kierunek, nie? I teraz co się stanie, jak ktoś ma taki telefon komórkowy, który ma opcję satelitarną i się wybierze do Indii? No, teoretycznie nic się nie powinno stać, tak? No, wiesz, to nie jest przestępstwo. No, ale w Indiach jest, widzisz, i tu się zaczyna problem, bo można po prostu prosto z odprawy granicznej trafić do pierdla. Łącznie z tym, bo to jest normalnie, to nie jest karane, że mandat. To jest karane karą więzienia w Indiach akurat. Mm-hmm. Tak, bo szpieg od razu, nie? Tak, albo terrorysta. No tak, bo wiadomo, jeżeli ktoś ma telefon, powiedzmy tam jakieś Iridium, Inmarsata i tak dalej, no to się przede wszystkim dowiaduje przed podróżą, czy może z niego tam w danym kraju korzystać. Jeżeli jest to obwarowane jakimiś tam pozwoleniami, tak jak właśnie chociażby w rzeczonych Indiach sieć satelitarna Inmarsat, no to wymaga pozwolenia, można korzystać, ale trzeba mieć kwit, no to taki użytkownik sobie załatwia, ale ktoś sobie po prostu kiedyś kupił iPhone'a, no powiedziałem to, sorry, który umożliwia komunikację poprzez satelitę również i nawet o tym nie wie, że umożliwia, bo nigdy z tego nie korzystał i oby nie musiał skorzystać, no ale ma taki telefon, no i może być problem. Może nie musi, to oczywiście wszystko zależy od tego, jak tam podejdą. Dokładnie, ale no... dużo zależy od człowieka na granicy tak naprawdę i od jego humoru. Tak, natomiast jest pytanie, to jest zbyt poważna sprawa, żeby sobie po prostu tak wjechać i liczyć, że się nie dowalą. Tak? Także słuchajcie, jeżeli wybieracie się do, no, szczególnie do jakichś takich bardziej egzotycznych krajów, bo raczej w Europie to luzik, nie? To luzik, tak. I macie telefon, który ma opcję satelitarną, to weźcie się, dowiedzcie po prostu. Tak, dokładnie, sprawdźcie to. Bo może nic, a może coś. Głównie tutaj, tak jak patrzę na te kraje, to głównie tu się właśnie Azja i powiedzmy okolice arabskie tam krążą, jeżeli chodzi o te kraje, które są problematyczne pod tym względem. Ale zawsze warto sprawdzić, bo również na przykład na Kubie może być taki problem, może być w Nigerii. Może być w Czadzie, ba, nawet w Rosji. Tak, w Rosji. I tutaj tak. Poza tym, że jest wymagana rejestracja karty na 6 miesięcy, no to trzeba się tam jeszcze z lokalnym tym Roskomnadzorem, czy jak to się dziadostwo nazywa, skontaktować i dokładnie dowiedzieć, co można, czego nie można i uzyskać jakiś tam papierek najprawdopodobniej z pieczątką bardzo ważną. Także no tutaj uczulamy Was na ten problem. Tak, właśnie szczególnie uczulamy ludzi, którzy mają zwykłe telefony komórkowe z opcją satelitarną, bo tak jak Adam powiedział, jak ktoś ma telefon taki typowo satelitarny, to raczej wie, co ma i sobie dokładnie, to sprawdza. Dokładnie, zazwyczaj są zawodowcy. Natomiast mogą być ludzie, którzy po prostu mają telefon satelitarny i nawet nie do końca sobie zdają sprawę, że go mają, tak? Zwykłemu turyście zwykły telefon może narobić problemów, bo pan na granicy będzie miał zły dzień. No nie wiemy, jeżeli ktoś ma właśnie taki telefon na i ta opcja satelitarna jest w ogóle nieaktywna, niewłączona i tak dalej, jak oni to potraktują, nie?
też mogą różnie. No i właśnie, no to tak jak dochodzimy. Po prostu uczulamy was na to, żebyście sprawdzili przed podróżą. Dochodzimy tu do tego, że zależymy od humoru pana na granicy, tak? Tak. Albo przypadkowego policjanta gdzieś tam wewnątrz, nie? No dokładnie, inaczej. Jak ktoś się będzie chciał przyczepić, to zawsze znajdzie pretekst, żeby się przyczepić. No to dbajcie o to, żeby tych pretekstów dawać tym ludziom jak najmniej. A jeszcze tak wtrącę jako ciekawostkę również, na przykład bardzo popularne obecnie elektroniczne papieroski e-fajki też są problematyczne w różnych krajach i też warto sprawdzić, czy dana marka jest w danym kraju dozwolona, żebyście nie byli zdziwieni, jak wam na granicę zabiorą, bo słyszałem właśnie niedawno o takich przypadkach od znajomych, także tu również warto sprawdzić, podobnie jak... No wiesz, no z Bogiem sprawa, jak zabiorą, bo to wiesz, no to zabrali, tak, no to zabrali. No to akurat jest mniejszy problem, bo po prostu tylko każą wyrzucić, no ale... No tak, ale wiesz, ale za telefon satelitarny, no to faktycznie, no. No, nie jest taki przypadek, ja nie będę w tej chwili rzucał jakimiś konkretnymi nazwiskami, bo raz, że nie pamiętam, a dwa, że po co, to nie o to tu chodzi. Jakiś właśnie pan biznesmen, dosyć poważny prezes dużej firmy sobie do Indii pojechał w delegację i go zgarnęli, tak? Zrobiła się trochę aferka, bo facet miał właśnie telefon, który miał opcję łączności satelitarnej, no i co? I pykło. I pykło, tak? Także uważajcie, moi drodzy, i po prostu dowiedzcie się, zanim gdzieś wyjedziecie, co wolno tam zabrać, a czego... Tak, no w ogóle, jeżeli no, nie chcecie koniecznie jechać ze swoim super wypasionym, najlepszym smartfonem, to na takie podróże, szczególnie w takie mniej cywilizowane części świata, to ja bym polecił kupić sobie jakiegoś takiego najprostszego telefona i z nim pojechać, bo to i strata mniejsza, jak wam zabiorą, czy zginie. I tak, problemu. I właśnie, i wtedy no, warto też pomyśleć, na przykład o telefonie z dużą baterią i jeszcze paroma przydatnymi w podróży dodatkami. Przypadkowo na naszym kanale jest też takiego telefonu, zachęcam gorąco was, żebyście sobie obejrzeli. A ten, co to tam ma, tam te 20 tysięcy. No coś takiego, no. Nie ma 20, ale ma dużo, a w razie czego może posłużyć wam też w dzikim kraju do samoobrony. Tak. Tak, a jak chcecie już być zupełnie tacy sekurni bardzo, to po prostu weźcie sobie prosty telefonik z guziczkami i on najprawdopodobniej najmniej kłopotów wam sprawi podczas takiej podróży, a aparat fotograficzny, ja myślę, że jak ktoś jedzie na wycieczkę do Indii czy tam innego Bangladeszu, to i tak bierze prawdziwy aparat fotograficzny nadal, no. Takie mam coś. Podskórne przekonanie, może się trochę mylę, to ale... To zależy, zresztą ze zdjęciami w tych takich dziwnych krajach też jest... No właśnie, też trzeba uważać i też nie tylko mówimy o Korei Północnej, bo tam to akurat będzie was ktoś pilnował. Ale natomiast, w Chinach na przykład. Właśnie, też dowiedzcie się, co wolno fotografować, czego nie, bo też żebyście nie byli zaskoczeni. No tak, no to do wakacji jeszcze trochę czasu, ale niektórzy sobie... Sezon podróżniczy już trwa, tak jak zauważyłem. Niektórzy w ciepłe kraje sobie na jeżdżą właśnie teraz. To, nie? Patrząc na tłok na lotnisku, to w zasadzie w tej chwili sezon trwa cały rok i w sumie tylko możemy wam życzyć, żebyście jak najmniej wtopek mieli podczas waszych wakacji, a jak najwięcej przyjemności, radości i wypoczynku, ale żebyście tą przyjemność, radość, wypoczynek mieli w pełni, to sprawdźcie, co tam trzeba, czego nie wolno, co wolno, tam gdzie jedziecie. Jasne, bo pamiętajcie, że no, świat nie kończy się na Europie i nasze przyzwyczajenia takie, tak, które mamy tutaj, mogą się okazać niezbyt przystające, a czasami nawet wręcz szkodliwe. Wiecie, my Europejczycy jesteśmy trochę dziwni, chociaż z drugiej strony tamci mogą to samo, my możemy również o tamtych krajach powiedzieć, że oni są dziwni. Ale ich jest więcej, wiesz. Dokładnie, także... Sprawdzajcie, po prostu sprawdzajcie, jeszcze raz sprawdzajcie. Mamy na szczęście internet, który jest doskonałym źródłem takich informacji. Bądźcie bezpieczni na wakacjach. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.